Łatwo nam jest narzekać na złych pasterzy. Łatwo ich osądzać, zwłaszcza wtedy, kiedy ich grzechy, kiedy ich słabości są wyraźne, kiedy ich słowa są obłudne. Czasami rzeczywiście nasza interwencja jest potrzebna. Ale może czasami warto razem z Bogiem po prostu poszukać dobrych pasterzy w tym samym kościele, nie uciekając od niego. Bóg mówi, że on sam będzie szukał swoich owiec, ale wiemy przecież, że Bóg posługuje się ludźmi. Dziś we wspomnienie święto albo nawet w niektórych miejscach uroczystość świętego Jacka, pierwszego polskiego dominikanina, proszę o modlitwę za tych dominikanów, których znacie i wszystkich dominikanów w Polsce i nie tylko, którzy z Polski pochodzą i jakoś wychodząc od grobu świętego Jacka idą i głoszą i w jakimś sensie są pasterzami. Szukajcie tych pasterzy, którzy są dobrzy, ale proszę, módlcie się za tych pasterzy, którzy są źli, albo którzy dzięki waszej modlitwie mogą stać się lepsi. Dzisiaj w uroczystość świętego Jacka, przynajmniej w dominikańskich kościołach, będziemy słyszeć wezwanie Jezusa, idźcie i głoście. I to wezwanie ma coś ze sobą jakiegoś takiego olbrzymiego rozmachu. Jezus wysyła swoich uczniów właśnie, żeby Słowo Boże się rozdzielało, żeby popowiadać dobrą nowinę. Ale ten rozmach ma jakieś swoje ramy, ma swoje ograniczenia. Okazuje się, że Jezus mówi, że jeśli ktoś nie chce przyjąć jego pokoju, którego niesiecie, to zostawcie ten dom. Niech ten człowiek sobie dojrzeje i doczeka odpowiedniej chwili.